No i mamy kolejny dzień i zobaczcie, znów jestem pod mostem w Grudziądzu. Tym razem wjechałem pod sam most, zobaczcie, przy samej Wiśle jestem, jednak co Doblo, to Doblo. Golfem bym się nie odważył tu wjechać, zobaczcie. Teraz tutaj szykujemy się, porzucamy do Wisły tutaj trochę naszym WKZ-em. Nowa Kastra jest pusta, ale za chwilę ją trochę zapełnimy. Być może pochodzimy też trochę na sucho. Są jakieś gary. To tu będę wrzucał ten cienki złom do tych garów. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Super. Rzuciłem parę razy do wody, ale bida. Ale za to tutaj na sucho, z samego brzegu, zobaczcie, wychodzą już jakieś śruby, nity i inne niedorzucie sławy. Widzicie, na kanale zabawa polega na wyciąganiu złomu. Taki content. Nic nie poradzę. Jak szukacie kontentu, gdzie dorosły facet robi z siebie błazna, to są odpowiednie inne do tego kanały z północy Polski. Ja wybrałem taką jazdę. I kolejny drucik. Tu wzbudziłem niepokój wśród pracowników, bo coś tutaj robią pod mostem dalej. Ktoś jest zainteresowany tym, co ja tu będę robił. No zaraz wyjaśnijmy wszystko. Dobry. Pewnie się pan zastanawia, co ja tu robię, co? Teraz idę zmienić magnes. Chodzę i czyszczę ze złomu tutaj, nie? To co się tam przyklei. Widzi pan? Jo, teraz wezmę inny magnes, jest, taki na tyczce. Dopiero zacząłem, ale porzucałem do Wisły, ale tam kurczę, nie chcę, żeby mi się zaciepiło, bo zaraz go stracę, nie? Tu połażę po placu, po tym remoncie, tam pogubili chłopaki tych naciętych śrub od groma. Jo. Ostatnio sobie tak nawet policzyłem, to przeszło 300 pociętych takich śrubek, nie? Wyciągnęłem. Jo, jo, pocięte takie, nie? Bo oni teraz je. Ja wiem, nie? Wiem, bo przecież jak musieli robić remont, nie? Jo. A tu mam taki specjalny do tego magnes, który... Jo, dokładnie, no. Bo ja już tutaj nie pierwszy raz jestem, nie? O, ten. I tym to można dziłować, nie? Bo ten to mówię, do wody, nie? Że rzucałem, ale tam za duże zaczepy i zaraz będę płakał, że magnes straciłem, nie? A ile teraz taki magnes? Wie pan co? Ten akurat 5 stów, ten też około 4-5 stów, nie? Są drogie rzeczy, no. Drogie rzeczy. Kawałek, widzi pan metalu? Kawałek metalu. Jo, ale to się zwraca moment, wie pan? To jest chwila i już się zwraca. To jest cholernie silne. Tam są połączone dwa magnesy, wie pan? Nie, naprawdę. No ale to jest pikuś, jak pan by złapał taką większą rzecz, to ja panu coś pokażę. To pan choćby nie wiem co zrobi. O, dobra, zrobimy tak. No, teraz. Czemu pan oderwie? Nie. Nie oderwie pan tego. Nie oderwie pan tego. Żaden sposobem tylko. Dobre, co? Trzeba by prześlizgnąć. Jest, no prześlizgną trzeba, bo on na środku utrzyma najmocniej. Ostatnio jak chodziłem, to kurczę aż kręgosłup bolał, nie? Ale muszę ale sobie... to i ciężkie. Jo, ciężkie samo w sobie, no. Sam muszę ciężki ten, większy mam w domu trzonek dłuższy, nie? Dłuższy to... Jo, bo tak to kurczę garba się łapie, nie? Jo, i tak sobie będę chodził i będzie mi się to przyklejać, to co tam... Nawet często nie widać coś, pod ziemią jest. I nagle... Jo, i nagle pstryk stoi, nie? I się okazuje, że coś złapał, nie? Jo. Tak? Aha. No właśnie widzę, że jesteście kurczę znów tego. Mówię kurczę, niby skończyli, dlatego czekam aż skończycie. Żeby wam tu nie przeszkadzać. O, już się przyklejają pierwsze dziabągi. Ale z tych śmieci tu jest. Najgorsze to takie, o, rdza z mostu, nie? No i tak się można bawić. Zobaczcie, dostałem nowe rękawice z Magtomu. Dzięki Tomek. One się właśnie super nadają do magistra. Można fajnie odrywać te dziabągi. No i pogadałem sobie z przemiłym panem tutaj z ekipy pracowniczej i pan się mnie pyta, co ja mam tutaj za telewizorek tutaj na klacie. A to przeca panie kamera jego pro, bo ja tu nagrywam filmy na YouTube. Okej. Patrzcie jak tego tu jest. Masakra. Najgorsza jest ta rdza, słuchajcie, drobna. Się tak przykleja. Ale są też kąski. Zobaczcie, metodą archeologiczną
żeby nie stracić kontekstu. Taki nit tutaj, co on tu robi? Ktoś używał takich nitów. Nity z paleolitu. Znalazłem nitu z paleolitu. Weź się pan oderwi teraz, dobra, mała przerwa. Ja tu będę odrywał teraz, poza kamerą. No patrz pan, jak na złość w samej kałuży leżał najlepszy kotlet. Taka tam śruba kolejowa, super. Jadro powolusienko się napełnia drobiazgiem. Czyli tak jak lubimy. Fajnie, że nawet gołym okiem, patrzcie, znajduje dziabongi i kotleciki. Powiem wam tak, ten sweter z kaszmiru tak grzeje, że muszę się rozebrać, poważnie. Założę tylko bluzę, bo po prostu już się zagotowałem. Masakra. Wiadro waży niewiele. Jestem tu jakieś 50 minut. Jakieś, nie wiem, 10 kilo dopiero wyciągnąłem, bo zmarnowałem dużo czasu na rzucanie do Wisły. To było niepotrzebne nikomu. Kamerka teraz na doblaku stoi nieźle wysoko, nie? Patrz pan, pośród gruzu wychodzi taki zaworek. On, off. Zrobimy tak, jak to przęsło ostatnie, czyli od strony Wisły będzie zrobione, to tu już nie będę wracał w tym roku. Mimo, że pewnie coś jeszcze tu leży. Ale wiecie, robię teraz tak dosyć dokładnie. A raz przy razie, moim magistrem, żeby tu już nie wracać. I tak będę sukcesywnie przęsło do przęsła, aż skończę. I na ten rok wystarczy mostu w Grudziądzu. Ale mnie to coś fajnie zatrzymało, aż mi wyrwało z ręki. Tak jak lubię, ale taki nit, kawał grzybka, oh fuck, już go pan oderwi, trzeba to dobrze rozegrać, puh, super, patrzcie, taki prawdziwek czy inna pieczarka. Wylas jakiś Drucisław, ale znów mnie zahamowało. I co to się stało? Patrzcie, jakaś taka śrubeczka fajnie się wyrwała z ziemi. Tak łożę z kąta w kąt i tak sobie donoszę uprzejmie do wiadra. Makaroniki, świeże śrubki, super. O kurczę, to już jest przeszło 20 parę kilo, mimo że ledwo dno zakryte. Jestem tu od 2 godzin, ciągle w towarzystwie tych panów, którzy tam pracują, no i fajnie. Jest wesoło przynajmniej, od czasu do czasu podejdą, zagadają. A ja już mam wiadro w połowie, ale 25 kilo jest co najmniej. Spójrzcie, jaka piękna pieczareczka mi się trafiła. Dorodna. O panie. Ta pieczarka jest bardzo bogata w żelazo. Ja kończę na dziś. Panowie jeżdżą tutaj od jednego końca przęsła do drugiego. Lecę wrzucić urobek do Fiata Doblo. Bo Fiat zrobił Doblo robotę. Że wjechał tak daleko. No, 25 kilo co najmniej. Idę i oczywiście ciągam za sobą magistra, ale to wiadro naprawdę jest coraz cięższe. Teraz to już między 30 a 35. Bo tak to działa, wiecie. No, jeszcze nie zapominajcie, że w Golfie mam jakieś 55-65 kilo złomu. Jak to dodam, to będzie około 90 albo nawet i 100 kg. Ale to nie dzisiaj, jeszcze muszę parę spraw pozałatwiać z tym moim doblaczem. A najważniejszą sprawą na dziś z Doblo jest to, żeby przykleić komisyjnie naklejki na niego. Ale to za chwilę, najpierw pochowamy narządy. Zrobimy jak w Golfie, będą po dwóch stronach naklejki. Ale kurczę, nie wiem czy to się uda, bo tutaj padało. Wszystko jest mokre. Nie chcę, żeby mi później poodpadały te naklejki. No nic, próbujemy. Mam więcej wlepek, to najwyżej się poprawi. Opa. Dobra, komisyjne, pierwsza wlepa. Super. Ja to mam streeta, zezowaty jestem. Jest jak jest. Widać, że to Dario widać. Nie musi być prosto. Ważne, że jest informacja dla świata. Że tu jedzie kawał wariata. No Golfem to ja bym tutaj nie miał najmniejszej szansy wjechać, nawet bym się nie odważył. Ale widzicie, to jest wielkie bydle, prawie terenowe, wszędzie wjedzie. Golfem to już bym dawno się tutaj zakochał, zakopał i bym płakał. Dobre, zakochał, co mi w głowie na starość. Już dawno jestem zakochany.
nie brakuje mi jeszcze tego, żeby być zakopany. No ale patrzcie, jakie tu są wertepy, ja pierdzielę. Golf to już by dawno tutaj kwiczał. Wow, ależ to bezdroże. A ten sobie jedzie, jak gdyby nigdy nic. I o to chodziło właśnie, o takie autko mnie panie chodziło od początku, żeby wszędzie wjechało. Ale to bydle jest wysokie. Super, a tu widzę chłopaków pełno, poprawiają po tym remoncie. Będę musiał znów na myjnie z nim jechać, bo go upaćkałem tutaj. Iha, ależ on fajnie pokonuje tą góreczkę.